Cześć, witajcie w kolejnym materiale maratonu akwarystycznego. W dzisiejszym filmie prezentuję Wam akwarium 200-litrowe. Zbiornik ten został założony w grudniu ubiegłego roku, a właściwie w Sylwestra. Także w łatwy sposób możemy sobie obliczyć, ile miesięcy ta aranżacja już ma. W pierwszych dniach zbiornika akwarium było poświęcone głównie pielęgnicom Severum oraz Bocjom, lecz w późniejszym czasie pielęgnicy zostały oddane, ponieważ po prostu były do tego akwarium już za duże oraz po prostu akwarium było niewystarczające dla tak dużych ryb. Zamysł akwarium, który obecnie się tutaj możecie zaobserwować, jest to, aby stworzyć jak najbardziej naturalne środowisko dla ryb, które tutaj posiada. Akwarium nie miało nigdy planowanej aranżacji. Została ona w zupełności stworzona spontanicznie, ale głównie z myślą o rybach, w ten sposób, aby otworzyć jak najbardziej naturalne środowisko. Akwarium nie jest zbiornikiem biotopowym ani też środowiskowym, ponieważ w bardzo dużym stopniu miesza ze sobą dwa regiony. Mamy tutaj na myśli kontynent Ameryki Południowej oraz kontynent azjatycki. Lecz oba te kontynenty mają do siebie zbliżone oczywiście parametry wody oraz regiony, które tutaj chciałem ze sobą połączyć, mają bardzo podobne warunki oraz ryby, które w tych regionach żyją, mogę ze sobą śmiało połączyć. Jeżeli chodzi o filtrację, którą tutaj zastosowałem, jest to filtr zewnętrzny CrystaProfil E701. Jest to jeden z najnowszych modeli. Zdecydowanie najlepszy filtr zewnętrzny, który mogę Wam śmiało polecić. Jest to jedyna filtracja tego akwarium, co na początku było sporym obciążeniem dla tego zbiornika, ponieważ początkowo ryby, które tutaj posiadałem, naprawdę wytwarzały mnóstwo związków azotowych, a filtr był po prostu zakupiony jako nowy, także media filtracyjne były po prostu, wręcz powiedziawszy, można tak nazwać, że surowe, co było sporym problemem zarówno dla zbiornika, jak i filtra, co skutkowało sporym wysypem wszelakich glonów nitkowatych oraz zielenic. Obecnie sytuacja została w zupełności opanowana, a filtracja zdecydowanie wystarcza do tego akwarium. Lecz zastanawiam się również nad akwaponiką, która bardziej w kwestii aranżacji oraz dekoracyjności może poprawić efekt wizualny zbiornika, dodatkowo wspomagając go filtrację biologiczną. Przejrzystość wody jest bardzo duża, ponieważ po pierwsze filtr jest już zdecydowanie naprawdę bogaty w media, zarówno w różnorodne media filtracyjne oraz bakterie nitryfikacyjne, a kolejna sprawa, że podmiany wody w tym akwarium są stosunkowo duże, ponieważ dochodzą nawet do 50%. Zdecydowanie jest to akwarium, przy którym najchętniej podmieniam wodę oraz najchętniej wykonuję wszystkie prace. Z wielu przyczyn bardzo lubię ten zbiornik. Najprzyjemniej zdecydowanie mi się przy nim pracuje. Jeżeli chodzi o inne urządzenia, które w akwarium funkcjonują, obecnie mamy tutaj grzałkę ustawioną na 26 stopni z myślą o rybach ciepłolubnych. Wcześniej, kiedy posiadałem większe pielęgnice w akwarium, był również falownik wody, lecz został on usunięty, ponieważ nie jest on moim zdaniem po prostu potrzebny oraz zabiera miejsce, a był to naprawdę duży dwuturbinowe urządzenie, które zajmowało naprawdę kawał miejsca w akwarium. Przechodząc do podłoża, jakie zastosowałem w tym akwarium, mamy tutaj tylko i wyłącznie sam piasek. Standardowy piasek, który zawsze używam do swoich aranżacji, jest to piasek do piaskowic z najgrubszej gradacji. Obecnie uważam, że zastosowałem go trochę za mało, ponieważ wręcz powiedziawszy, zasadzenie roślin w podłożu
naprawdę było ogromnym trudem. Rośliny, które w tym podłożu rosną, naprawdę mają utrudnioną sytuację ze względu na ryby kopiące oraz na to, że podłoże po pierwsze nie jest bogate i podłoże też nie jest po prostu dużo. Mogę dać go więcej, lecz w łatwy sposób teraz poradziłem sobie z problemem roślin i po prostu kwestia podłoża została zamknięta tak naprawdę. Jest go mało, jedyną funkcją jaką pełni jest on przeznaczony dla ryb, z czego ryby są naprawdę szczęśliwe, ponieważ mogą kopać w podłożu, co jest tak naprawdę jedną z podstawowych przyczyn stosowania piasku w akwariach. Przechodząc do dekoracji, które tutaj zastosowałem, tu w tym punkcie prawdopodobnie będzie raczej dłużej, nieco dłużej się zatrzymamy, ponieważ dekoracji jest dodatkowo dużo oraz są one bardzo urozmaicone. Wszystkie elementy, które tutaj możecie zaobserwować, są to elementy pochodzenia naturalnego. Na wstępie powiem, że wszystkie korzenie oraz wszelakie dekoracje pochodzące z natury nigdy nie są preparowane w moich akwariach, co przez wielu prawdopodobnie jest, dla wielu jest prawdopodobnie szokiem, lecz ja wychodzę z wniosku, że w naturalnym środowisku nikt nie preparuje ani korzeni, ani kamieni w żaden sposób. Po prostu obmywam je jedynie ciepłą wodą, aby spłukać osad organiczny, takie jak na przykład ziemię oraz zewnętrzny kurz i brud z dekoracji. Natomiast nigdy nie wyparzam, nigdy nie koruję korzeni. Wszystko umieszczam w ten sposób, jak w akwarium, jaki znalazłem. Oczywiście wybieram tylko dekoracje, które się do tego nadają. Nigdy nie używam drewna, które wygląda na spróchniałe, drewna, które widzę, że jest chore. Jedynie co, to drewno, które stosuję, przez jakiś czas leży na słońcu i po prostu wysycha. Nigdy nie pakuję wilgotnego drewna takiego do akwarium, które może być spleśniałe, ale nigdy też nie koruję drewna, nie usuwam niczego z zewnątrz tego drewna. Wszystko pakuję w ten sposób, jaki znalazłem, co w naturalny sposób zachodzą procesy dzięki temu w akwarium. Kora odpada, rozkłada się w naturalny sposób w akwarium. Jeżeli chodzi o drewno, które tutaj zastosowałem, mamy go naprawdę mnóstwo, począwszy od drewna kupionego, a skończywszy na drewnie znalezionym. Mamy tutaj, począwszy od korzeni redmur, który jest zdecydowanie największy, mamy tutaj na myśli ten oto korzeń, który jest zdecydowanie największym i chyba najbardziej rzucający się w oczy punktem zbiornika. Mamy również korzenie mopaj, wiele korzeni pochodzących z jabłoni, wiśni, olchy, kilka korzeni większych dębu oraz kilku innych drzew, których niestety nie jestem w stanie w obecnym czasie przywołać. Kilka większych korzeni z winogrona oraz z bzu również się tutaj znajdą. Kolejnymi elementami są kamienie. Skały zastosowałem z kilku przyczyn. Po pierwsze, w naturalnym środowisku ryb, które tutaj możecie zaobserwować, skały te występują. Dodatkowo, kiedy obrosły one glonem, wyglądają one znacznie naturalniej. A kolejna sprawa, wyglądają po prostu dekoracyjnie w akwarium. Zastosowałem najprostsze kamienie, są to zwykłe szare kamienie, takie jak zawsze stosuję, ponieważ są one zdecydowanie najbardziej naturalne moim zdaniem. Wszystkie kamienie pochodzą z naszych polskich gór, dokładnie z Tatr. Także myślę, że w naturalny sposób udało mi się w jakiś sposób dopełnić tą aranżację. Jako dekorację możemy również potraktować łupiny z orzecha kokosowego, które stanowią schronienie dla ryb. Nie są one może naturalnie ukształtowane, ponieważ sztucznie stworzone przez nie groty może nie są bardzo na wymiar piękne, ale spełnią zdecydowanie swoją funkcję.
Pod dekorację możemy również podpiąć gałęzie bukszpanu, gałęzie drzew owocowych, połamane gałęzie redmur, trochę mniejszych kamieni, jakiś gałązek, liści, szyszek, patyków, połamanych orzechów kokosowych, orzechów włoskich, mnóstwo różnych patyków oraz różnych gałązek, które znajdują się bezpośrednio na piasku, również możemy podpiąć pod dekoracje. Przechodząc do roślin, które tutaj możecie zaobserwować, mamy tutaj raczej rośliny wytrzymałe, ponieważ większość roślin akwariowych nie byłaby w stanie w tym akwarium przetrwać, po pierwsze ze względu na to, że i wszystkie substancje, które tutaj rośliny mogą czerpać, mogą pochodzić tylko i wyłącznie bezpośrednio ze słupa wody. A kolejna sprawa, ryby, które tutaj posiadam, zniszczą bez problemu większość gatunków roślin, które są mało wytrzymałe. Może zacznijmy od trzeciego planu, od roślin łodygowych. Mamy tutaj Pogestemona octopusa oraz Caternaria zostacifolia. Jedna z roślin pochodzi z Azji, druga z Ameryki Południowej. Ciekawostka, że rośliny są posadzone w słoiku, inne rośliny są posadzone w doniczkach oraz połówkach butelek. W inny sposób nie dałoby się po prostu ich umieścić w podłożu, a próby te umieszczania tych roślin w podłożu kończyły się wykopaniem przez ryby. Także dodatkowa kryjówka dla ryb pomiędzy tymi doniczkami po prostu się tworzy. Rośliny bardzo wytrzymałe, proste w uprawie, zdecydowanie niewymagające. Również ciekawe, że pomimo ich delikatności ryby, które niszczą rośliny, zdecydowanie ignorują je oraz są naprawdę godne polecenia. Nie są wymagające, ponieważ rosną tylko i wyłącznie na substancjach, które znajdą się bezpośrednio w wodzie. Nie wybarwiają się wprawdzie na kolory różowe, lecz mają, pomimo tego, mają pełne, gęste liście. Tuż obok nich mamy kryptokoryny, mamy kryptokorynę Wendetta Brown, kryptokorynę Wendetta Breen, kryptokorynę Becketti. Głównie te kryptokoryny tutaj posiadam, posadzone są w kilku miejscach, również część z nich posadzona w doniczkach, połówkach od butelek plastikowych. Kilka z nich już ukorzenionych, umieszczone w podłożu, co naprawdę zajęło mi kawał czasu, ponieważ non-stop były one wykopywane. Przycisłem je kamieniami lub po prostu umieściłem pod korzeniem i w ten sposób rośliny się te przyjęły. Mamy tutaj również dwa rodzaje nużańca, szerokolistny oraz ten krótkolistny. Jeden z nich znajduje się w rogu, drugi natomiast tuż obok środkowego kokosa. Na korzeniu nie mogło również zabraknąć anubiasa, który zdecydowanie pięknie prezentuje się w naturalnych akwariach. Z żalem wiele osób musi z niego rezygnować, chcąc tworzyć akwaria biotopowe, ponieważ bardzo ładnie w nich siebie prezentował, lecz roślina ta pochodzi niestety z Afryki, a nie z Ameryki Południowej, jak wiele osób uważa. Godne uwagi w tym akwarium jest również powierzchnia wody, która jest naprawdę bogata. Prawie w 90% pokrywają pistia, hiacynt wodny oraz rzęsa. Możemy tam również zauważyć hemiantusa, który posadzony jest w formie emersyjnej na rurce wlotowej od filtra. Pnącze akwariowe, ciężko to nazwać pnączem w prawdzie akwariowym, ale w części zanurzone w akwarium, w drugiej części wychodzi ono bezpośrednio ze zbiornika. Mamy również fitonię, która posadzona jest w doniczce z torfem, częściowo zanurzona w wodzie. Olbrzymie korzenie, naprawdę tej rośliny już przedarły się przez pończochę, która otacza doniczkę oraz bezpośrednio są zanurzone w wodzie, dając dodatkowe kryjówki dla ryb. Także powierzchnia wody jest zdecydowanie pełna, praktycznie w zupełności, dając genialne schronienie oraz zacienienie rybom, ponieważ ryby, które tutaj posiadam, uwielbiają mieć coś nad głową, można to tak określić.
lubią mieć schronienie nad właśnie nad sobą. Przechodząc w ostateczności do ryb, które są tu głównym punktem tego akwarium, ryby zostały dobierane, część z nich była dobierana celowo, inne tak naprawdę nie były tutaj planowane, lecz w tej chwili zdecydowanie jestem ze wszystkich tych zwierzaków tutaj zadowolony. Głównym punktem są oczywiście skalary, ryby, które uwielbiam oraz po prostu stanowią główny punkt każdego mojego akwarium. Po oddaniu Severum, akwarium to było tworzone właśnie z myślą o nich oraz cała aranżacja jest stworzona właśnie pod te ryby. Mam tutaj na myśli pistie, pionowe korzenie, aranżacje rośliny oraz wszystko elementy zostały stworzone właśnie pod te ryby. Jeżeli chodzi właśnie o skalary, mamy tutaj skalara marmurkowego, Jona. Jest to najstarszy skalar z tych wszystkich, które możecie tutaj zaobserwować. Mamy tutaj również dwa skalary odmiany Shoko, z czego jeden obstawiam, że ma również pochodzenie najprawdopodobniej albo pasiaka, albo nawet dzikiego skalara, ponieważ zdecydowanie szybciej rośnie od drugiego oraz swoimi rozmiarami przekroczył nawet rozmiar Jona, który jest najstarszym skalarem. Jeżeli chodzi o skalary właśnie Shoko, mamy tutaj Brona oraz Tyriona. Większy z nich to właśnie Bron. Możecie go zaobserwować właśnie w rogu zbiornika. Jest on zdecydowanie najbardziej charakternym skalarem, którego możecie tutaj zaobserwować. Oraz zarazem moim ulubionym, ponieważ jego barwy są naprawdę majestatyczne. Kolejną dwójką skalarów są to skalary odmiany białe koi. Są to najmniejsze osobniki w tym akwarium. Najmniejsze ze skalarów w tym akwarium. Mam tutaj oczywiście na myśli Arię i Sansę. Większe z nich to oczywiście Sansa. Skalary typowe odmiany koi, lecz w przyszłości jak one podrosną, myślę, że również będą w stanie sobą zaprezentować nieco więcej. Także mamy tutaj właśnie piątkę tych skalarów, pod które zostało akwarium zaaranżowane. Towarzystwo dla nich są bocje wspaniałe, dwójka bocji, które są moimi najstarszymi rybami, które posiadam. Ryby, z którymi naprawdę miałem wiele problemów, kłopotów, lecz tak naprawdę teraz nie wyobrażam sobie tego akwarium bez tych dwóch pociesznych łobuzów. Ryby zdecydowanie chyba największe ze wszystkich moich ryb, które posiadam w swoich akwariach. Dwie naprawdę duże bocje, które naprawdę są bardzo pocieszne oraz rezolutne z ich ryby. Naprawdę ładne, kolorowe, szczerze mówiąc godne polecenia do dużych akwarii. Szczerze teraz nie wyobrażam sobie akwarium bez tych właśnie ryb. Za chwilkę Wam zaprezentuję bardzo ciekawe zachowanie tych ryb, które bardzo, szczerze mówiąc, przypomina, wręcz powiedziawszy, tarło. Choć niemożliwe jest rozmnożenie tych ryb, lecz te ryby tak naprawdę czują się w tym akwarium szczęśliwie i wręcz powiedziawszy, po podaniu każdej porcji pokarmu ciężko to nazwać walką, lecz wręcz powiedziawszy, jak pielęgnice, ryby te łapią się za pyski oraz, jakby to określić, dają sobie całusy, zmieniają kolory na znacznie bardziej takie srebrzyste, co jest bardzo ciekawe w przypadku tych właśnie ryb. Ale przechodząc do kolejnych zwierzaków, które możecie tutaj zaobserwować, mamy bocje pręgowane, chyba najładniejsze z mniejszych bocji, które już towarzyszą temu akwarium również od samego początku. Również z pielęgnicami Severum do tego akwarium zostały wprowadzone jako pierwsi mieszkańcy. Również bardzo pocieszne ryby, które bardzo rezolutnie grasują pomiędzy wszystkimi dekoracjami, ganiając się oraz zdecydowanie dodając temu akwarium radości. Dalej mamy kosiarki, które zostały przeniesione z innego akwarium po zmianie w nim aranżacji. Nie było to tak naprawdę planowane, lecz
Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie akwarium bez tych ryb, ponieważ zdecydowanie pomagają one utrzymać czystość w akwarium. Nie chodzi tu koniecznie o glony, lecz irytujący osad, w szczególności na korzeniach pisti, który naprawdę nie wyglądał za ciekawie. Kosiarki, mam tutaj 4 sztuki tych właśnie ryb. Kolejnymi zwierzakami, które możecie tutaj zaobserwować, choć w tej chwili są niewidoczne oraz są praktycznie niewidoczne przez większość dnia, są to ancistrusy, ryby, które zostały wprowadzone jako malutkie. W obecnym czasie wyrosły z nich samiec i samica, także również ciekawie. Może się to kiedyś zaowocuje ikrom tych ryb. Kolejnymi zwierzakami są zdecydowanie moje ulubione sumy, które są naprawdę bardzo sympatyczne. Ich nazwa to kirysek grzybyczkoczelny, czyli Agamyxis. Ryba ta nie wiem dlaczego nosi nazwę kirysa, chociaż bardziej przypomina kiryśnika. Bardzo przez wielu uważana za brzydką rybę. Bardzo, wręcz powiedziawszy, taką trochę straszną, może nie jest nazwiona piękna, lecz ja lubię takie ryby bardzo, przypadła mi do gustu, bardzo sympatyczny sum. Mamy tutaj 3 sztuki właśnie tychże uroczych moim zdaniem sumów. A ostatnimi mieszkańcami, które tutaj dopełniają to akwarium, dodając całkiem fajnego tła, są żyworódki. Mamy głupiki Endlera, mamy żyrardynki. Ryby te pływają w towarzystwie bocji, w towarzystwie skalarów, w towarzystwie kosiarek, sumów oraz innych ryb, oraz nie ma z tym większego problemu, ponieważ jeżeli akwarium jest dobrze zaaranżowane, akwarium jest naturalne, nie ma z tym jakichkolwiek problemów. Dorosłe ryby nie interesują się nimi. Może w przyszłości skalary, kiedy dorosną, się wówczas zainteresują tymi żyworódkami. Lecz szczerze obecnie ryby pływają obok siebie towarzysko oraz zupełności się ignorują. Głupiki Endlera moim zdaniem są genialnym wypełnieniem, wręcz powiedziawszy, każdego akwarium, dodając mu znakomitego tła, ponieważ zwierzaki te są bardzo, mają dużą tolerancję co do parametrów wody oraz nie są wymagające. Są bardzo odporne w przeciwieństwie do swoich znanych kuzynów, zwykłych głupików. Ryby bardzo dekoracyjne, pełniące fajne urozmaicenie akwarium, nie mające tak naprawdę żadnych wymagań. Oraz praktycznie w każdym moim akwarium kilka właśnie tych rybek sobie pływa oraz dodaje temu akwarium nieco rezolutności. Pokażę kilka zbliżeń, jeżeli chodzi o akwarium. Również podsumowując ten właśnie zbiornik. Tak jak widzicie, mamy tutaj moje skalary. Najstarsze z nich jest to Jon. Tak jak widzicie, skalar marmurkowy. Dość specyficzny, nie jest on może wzorowym skalarem pod względem budowy, lecz bardzo go polubiłem już. W tym akwarium na pewno on zostanie. Mamy tutaj właśnie tego specyficznego skalara Brona, który jest skalarem odmiany Szoko, tak jak mówiłem, lecz możliwe, że ma w sobie coś z pasiaka lub też nawet dzikusa. Tuż obok niego mamy, tak jak widzieliście, Tyriona, również skalar Szoko, lecz zdecydowanie mniejszy od niego. Mamy tutaj maluszki skalarów, które bardzo wolno mi rosną. Tutaj jest Aria, tutaj widzicie z kolei Sansę. Także to są moje skalary. Mamy tutaj, bocja akurat się skryła. Tutaj jest największa z moich bocji. Bardzo sympatyczne, rezolutne ryby. Bocje pręgowane, które również, tak jak widzicie, bardzo wesoło po tym akwarium buszują. Mamy żyrardynki, które tutaj właśnie, oraz głupiki, które pełnią znakomite urozmaicenie akwarium. Tu mamy z kolei samice.
Mamy kosiarki, które tutaj właśnie super pomagają mi w utrzymaniu czystości zbiornika. Jest Jan Cistrus na kamieniu. Tutaj możecie zaobserwować akurat samicę. Tutaj mamy bocję. Kosiarki, cała czwórka, bardzo towarzyskie, sympatyczne ryby. Ciekawostka, ponieważ one różnią się nieco od siebie, są to prawdopodobnie dwa odmiany lub też nawet gatunki. Jak też możecie zaobserwować, trzy z nich są takie grubsze oraz mają krótszy pyszczek. Natomiast ta kosiarka jest zdecydowanie od nich dłuższa, smuklejsza i ma dłuższy pyszczek. Nie, od razu mówię, nie jest to kwestia płci, lecz jest to kwestia najprawdopodobniej odmiany lub też nawet gatunku. Po prostu wszędzie są sprzedawane pod zmiany kosiarki, lecz są to w zupełności inne ryby. Ja chciałem wam również pokazać moje amalgamy ksisy. Tutaj jest jeden z nich, najmniejszy. On kryje się pod tym korzeniem. Jest on zdecydowanie najmniejszy z nich wszystkich. Pozostałe są większe, lecz ciężko teraz go zaobserwować. Bocje. Bardzo urokliwe ryby. Tutaj mamy również gupika. W ten sposób się to wszystko prezentuje. Widzicie, jak te wszystkie ryby tutaj całym stadem tak naprawdę pływają oraz łączą się w stado, nawet pomiędzy gatunkami. To co jest w tym akwarium ciekawe. Mamy drugą bocję, również piękne kolory tej ryby. W ten sposób się prezentuje to właśnie akwarium. Pokażę wam jeszcze je od góry na sam koniec. Tak jak widzicie, w całości praktycznie porośnięty zbiornik pistią. Hiacynt wodny, mamy tutaj fitonię, która posadzona w doniczce. Zobaczcie sobie na korzenie, jakie ta roślina wypuszcza już. O, może tak to pokażę. To są korzenie fitonii, które wychodzą bezpośrednio z doniczki. O, widać? To są korzenie, które wychodzą z tej doniczki. Widzicie, jak ta roślina pięknie tutaj rośnie. Mamy hiacynta, który niestety jeszcze mi nie zakwitł. Zobaczymy. Raz już miał pączki, ale niestety coś się z nimi stało, nie mam pojęcia, czy zgniły, czy też wpadły do wody i bocje je zjadły, nie zdziwiłbym się szczerze. No i mamy to piękne pnącze, które jest fajnym tutaj urozmaiceniem. Także w ten sposób prezentuje się akwarium. Kolejny odcinek maratonu akwarystycznego za nami. Mam nadzieję, że film się spodobał. Do usłyszenia w kolejnych. Dziękuję.